Szanowni Państwo, jednymi z najtrudniejszych zadań maturalnych są te wymagające wyjaśnienia, dlaczego zachodzi pewna zależność przedstawiona na ilustracji, schemacie bądź w treści zadania. Wynika to prawdopodobnie z nieznajomości czasownika operacyjnego wyjaśnij, który wymaga nie tylko podania przyczyny i skutku, ale także drogi, mechanizmu, który prowadzi od przyczyny do skutku. Na przykładzie zadania 20 z arkusza egzaminacyjnego według formuły obowiązującej do 2014 roku wyjaśnię, w jaki sposób należy rozwiązywać tego typu zadania. W zadaniu zostały przedstawione wyniki eksperymentu polegającego na karmieniu larw motyla Junonia coenia liśćmi babki lancetowatej uprawianej w warunkach normalnego i zwiększonego stężenia dwutlenku węgla. Na wykresie przedstawiono zależność między czasem trwania eksperymentu a masą ciała larw. Oś odciętych przedstawia dni trwania eksperymentu, a oś rzędnych masę ciała larw w jednostkach umownych. Górna krzywa obrazuje wyniki uzyskane w grupie kontrolnej, czyli tej, w której było normalne stężenie dwutlenku węgla. Dolna krzywa obrazuje wyniki uzyskane w próbie badawczej, czyli tej, gdzie było zwiększone stężenie dwutlenku węgla. Zadaniem maturzysty było wyjaśnienie, dlaczego przy różnym stężeniu dwutlenku węgla masy ciała larw się różnią. Maturzyści z reguły dobrze opisywali przedstawioną zależność, a więc wskazywali na to, że w warunkach zwiększonego stężenia dwutlenku węgla larwy wolniej rosną. Na podstawie informacji zawartych we wstępie do zadania z reguły także wyciągali słuszny wniosek, że czynnikiem ograniczającym wzrost larw jest azot. Zawartość azotu jest mniejsza w liściach babki lancetowatej uprawianych w warunkach zwiększonego stężenia dwutlenku węgla. Niestety wielu uczniów w tym momencie kończyło swoją odpowiedź. Wprawdzie prawidłowo rozpoznali oni przyczynę w postaci ograniczonej podaży azotu oraz skutek, czyli wolniejszy wzrost larw, ale nie wyjaśnili, jak się to dzieje. Prawidłowe wyjaśnienie powinno odwoływać się do znaczenia azotu we wzroście larw, a więc do syntezy kwasów nukleinowych i białek. Na koniec chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że w poleceniach, które zawierają czasownik operacyjny wyjaśni, nie wystarczy tylko opisać zależności, która została przedstawiona w zadaniu. Należy jeszcze podać jej przyczynę i skutek oraz opisać mechanizm, drogę, jaka prowadzi od przyczyny do skutku. Ta część odpowiedzi jest bardzo często pomijana. I jest ona najtrudniejsza, bowiem wymaga bardzo często podania dodatkowych informacji, które nie zostały przedstawione w treści zadania. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze znaczeniem innych czasowników operacyjnych, które zostały opublikowane w informatorze maturalnym dostępnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.